Targi to jest okazja, aby właśnie poznać klientów, aby nawiązać nowe relacje biznesowe, zobaczyć, jak wyglądają również trendy, co ludzi tak naprawdę najbardziej interesuje. Dobrym przykładem tutaj są koboty, które są takim jednym z głównych atraktorów naszego stoiska, co jest też oczywiste, ponieważ odpowiadają one na jedną z głównych barier przed robotyzacją w polskich przedsiębiorstwach, a jest to mnogość referencji i krótkoseryjność. Więc na naszym stoisku można zobaczyć dwa roboty współpracujące. Jest to robot HC20, który wykonuje zadanie paletyzacji, oraz nasz jego mniejszy brat, czyli HC10, robot spawalniczy w naszej celce Work4Me, która posiada fabryczne oznakowanie CE. Dodatkowo na stanowisku można również obejrzeć, jak pracuje nasz robot zamontowany na systemie gantry, do czego nawiązuje główne hasło targów Jaskawy, czyli zobaczmy się w większym wymiarze. W tym roku na targach z TOM troszeczkę tradycyjnie już pokazujemy z jednej strony obrabiarki, czyli nasze skrzydło, które zajmuje się obróbką. Mam tutaj na myśli obrabiarki robodrille. Jest również elektrodrążarka RoboCAD. Z drugiej strony pokazujemy roboty. Generalnie pion obrabiarek w naszej firmie nazywany jest robomaszynami, żeby troszeczkę też pokazać, że mimo tego, że to są troszeczkę inne produkty, to mają elementy wspólne z robotami. Na przykład architektura sterowania, częściowo płyta główna, niektóre elementy elektroniki są wspólne i podobnie zaprojektowane w przypadku robomaszyn właśnie, czyli obrabiarek, również sterowań CNC, jak i robotów fanuka. Czyli można byłoby powiedzieć trzy obszary, ale jednak wywodzi się to z tak zwanego wspólnego koru. Nawet tutaj za moimi plecami znajduje się przykład robota sześcioosiowego, który stosowany jest w tym wypadku we frezowaniu detali drewnianych, ale równie dobrze wykonujemy takie aplikacje, które polegają na obróbce stali, czy aluminium, czy innych materiałów. Pokazujemy również robota współpracującego, tak zwanego kobota, który znajduje się z drugiej strony stanowiska. Ciekawostka, on jest pokazany jako przykład aplikacji spawalniczej. Na ten moment pokazujemy robota CRX o udźwigu 10 kg, ale właśnie w tym momencie wprowadzamy na rynek robota 20-kilogramowego, czyli CRX o udźwigu 20 kg. W kolejnym kroku będziemy wprowadzali CRX o udźwigu 25 kg. A następnie malutkiego kobota o dźwigu 5 kg. To są najbliższe plany Fanuka w obszarze robotów współpracujących. W tym roku zaprezentowaliśmy spore portfolio chwytaków. Są to chwytaki pneumatyczne, chwytaki elektryczne, chwytaki o dużym skoku oraz interesujące rozwiązania z zakresu deburingu, czyli obróbki metali. Jest to pilnik elektryczny, wrzeciona elektryczne i głowica polerska. Chwytaki do robotów przemysłowych są zupełnie inne. Chwytaki do robotów kolaboracyjnych mają specyficzne wymagania, które umożliwiają im pracę w takim środowisku. Jest to m.in. niskie napięcie zasilania, niski chwyt i chwytak powinien posiadać specjalną obudowę, która uniemożliwia skaleczenie się. Jeżeli chodzi o wyposażenie do robotów, to w tym roku prezentujemy dwa nowe wrzeciona. To jest to pilnik pneumatyczny i jest to nowe wrzeciono do gratowania serii RCV. Praca operatora, czy praca osoby, która gratuje, czy wykonuje takie funkcje, jest coraz droższa. Ludzie nie chcą tego robić, bo są to procesy brudne, są to procesy męczące, które wymagają dosyć dużej precyzji i skupienia. Jeżeli operator po kilku godzinach pracy nie jest w stanie już operować tak dokładnie jak na początku, wtedy detal zostaje uszkodzony, co powoduje duże straty. I widzimy w tym roku, w latach wcześniejszych, widzimy również duże zainteresowanie taką grupą produktów. W tym roku obchodzimy rocznicę 30 lat istnienia na polskim rynku. Od początku naszej współpracy z firmą Klotz wdrażaliśmy systemy zrobotyzowane i tak jest do dzisiaj. Zaczynaliśmy od jednego systemu rocznie, teraz zdarza nam się wdrożyć 20-25 systemów w ciągu jednego roku. Z najistotniejszych rzeczy, z którymi chwalimy się w tym roku, jest to nasz flagowy robot serii Kirox z systemem automatycznej zmiany narzędzia.
Jednocześnie pokazujemy całą paletę procesów spawalniczych, które mogą być wykorzystywane z robotem. Rozpoczęliśmy współpracę z firmą Dosan. My dostarczamy technikę spawalniczą, firma Dosan robota współpracującego i na tej bazie tworzymy gotową do pracy w przemyśle aplikację spawalniczą. Jest coraz więcej zainteresowania, szczególnie systemami zrobotyzowanymi, także myślę, że ten kierunek będzie się cały czas bardzo mocno i intensywnie rozwijał. W tym roku prezentujemy kilka rozwiązań, jeżeli chodzi o roboty przemysłowe. Między innymi naszą nowością prezentowaną jest cela CubeBox, która pomaga w procesie automatyzacji przy tokarkach i centrach obróbczych. Oferujemy również szeroką gamę robotów używanych przemysłowych i tutaj mamy przeróżne rozwiązania, ponieważ mamy i roboty spawające, i roboty podające, i roboty szlifujące. Roboty używane jest to najlepsze rozwiązanie dla klientów, które wchodzą dopiero w temat robotyki, ponieważ zakup nowego robota wiąże się z pewnym ryzykiem, czy aby na pewno to rozwiązanie w danej firmie znajdzie swoje zastosowanie, tak? Przy zakupie robota używanego nie jest to tak wysoki koszt względem inwestycji i wiele firm się na to decyduje. CubeBox jest to produkt firmy tureckiej, która w swoim portfolio ma również maszyny nowe, tokarki i centra obróbcze. Postanowili wprowadzić na rynek proces automatyzacji robot Fanuka, który podaje detal do maszyny, a następnie odbiera po procesie wykonanym. Znajdzie swoje zastosowanie w firmach, które chcą przyspieszyć proces automatyzacji. Jedno stanowisko CubeBox może obsługiwać dwie maszyny.